chcemy wam jeszcze zaprezentować historię powstania warszawskiego. I tak kotwica stała się pierwszym pomnikiem AK w Warszawie. W 2000 roku wykonano remont pomnika polegający m.in. na zabetonowaniu podstawy. Z okazji 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Kopczyczenie Jakowskiemu dano nazwę Kopiec Powstania Warszawskiego. Rozpoczęto również budowę schodów prowadzących na kopiec. Obecnie schody należą do najdłuższych w Warszawie, mają 250 metrów. Składają się z 400 stopni i 400 podestów. Wzdłuż schodów harcerze ustawili proste drewniane krzyże. Od 2004 roku Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy opiekuje się Kopcem Powstania Warszawskiego. Co roku 1 sierpnia o godzinie 21 na kopcu odbywają się uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego. Tego dnia na jego szczyt przybyła sztafeta pokoleń, niosąca ogień z grobu nieznanego żołnierza, by rozpalić symboliczne ognisko. Przez 63 dni chwały, przez 63 dni i nocy, tyle trwało powstanie. Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy podtrzymują ogień symbolizujący bohaterstwo i ofiarność mieszkańców Warszawy. 3 października o godzinie 18 odbywają się uroczystości, na które serdecznie zapraszamy. Kończące obchody Powstania Warszawskiego, po zakończeniu których ogień wraca do grobu nieznanego żołnierza. W tym roku mija 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. I tutaj ciekawostka. Kopiec Powstania Warszawskiego zwany na początku Kopcem Czerniakowskim usypano w latach 46-50. Grozów Warszawy. Wśród porozbijanych cegieł, betonowych bloków, drewna i kamieni znajdowały się szczątki poległych w postaci bohaterów. Co możecie zobaczyć na poprzednim filmie? Przez kilkanaście lat najwyższa góra w Warszawie zarosła gąszczem dzikich krzewów i drzew. Wykorzystywana była jedynie przez studentów różnych warszawskich uczelni na zajęcia przysposobienia wojskowego. W 1994 roku, w 50. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, żołnierze ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ustawili na szczycie kopca znak polskiej walczącej, który zaprojektował Eugeniusz Rejewski. Tutaj widzimy ogień, który będzie się jeszcze tlił. Równo 63 dni chwały. Chwały, ofiarności, męstwa. Widzimy. Opisy legii. Dali hołd najróżniejsze organizacje. ...1944.